To dzisiaj taki trochę sukces, który nam się udał. Hej, hej, króciutkie intro do filmu, który zaraz zobaczycie. Jest tam w tle Tesla 3 na kółeczkach, jest akumulator, jest 50 kW falownika Samsunga hybrydowego. W przyszłości będzie to rozwijane do 150 kW peak fotowoltaiki w systemie off-gridowym zaplanowanym, plus coś, co pierwszy raz w gruncie rzeczy zobaczyłem. Z każdej strony było zabezpieczenie agregatem, było wejście stąd czy stamtąd. Klient sobie to zrobił po to, żeby... No, jest trochę wnerwiony na tą naszą energetykę i chce po prostu być w off-gridzie, więc bardzo fajna, rozwojowa instalacja. Mnóstwo kabli jeszcze na wierzchu, zresztą akurat tu w garażu to będzie wymienione za rok, będzie przeniesione gdzie indziej, więc oglądajcie, komentujcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co byście zrobili inaczej, może macie jakieś fajne pomysły, tak więc dzięki za wszystko, za wszystkie komentarze i oglądajcie, hej! Cześć, dzisiaj trochę film jak nie powinno się ustawiać baterii, oczywiście... Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to instalacja tymczasowa, bo ponieważ będzie przeniesiona na zupełnie inne miejsca, w zupełnie innym miejscu, jak widzicie za mną kupa kabelków, kabli, jesteśmy w trakcie aktualizacji, bo chcemy zobaczyć a propos komunikacji, co się dzieje. Chciałbym Wam jednakowoż pokazać, jak tutaj jest rozwiązanie zrobione tymczasowo, oczywiście przypominam, na baterię z Tesli 3. Możecie się czepiać kabli, ok? Możecie się czepiać bezpieczeństwa, nie ma problemu. Jakby nie było, jest to tutaj robione po prostu tymczasowo i do testów, o tak powiem. Tutaj mamy podłączoną baterię. Jak widać, jest akumulator. Jest także zrobiona nasza rozdzielnica, troszeczkę inaczej, na zasilaczu. Akumulator 12V. Tutaj oczywiście... FOBPM, na którym widać to, co dzieje się z baterią. Może zgasnąć światło, tak więc Was od razu uczulam. No jest chłodno w garażu, 14 stopni, ale wszystko tutaj działa, więc tak to wygląda. Tutaj mamy w tym momencie aktualizację, jak widać A197 i tak dalej leci, ściąga się aktualizacja. Jest tutaj duży falownik 50 kW. Jak widzicie, do testów te kabelki wyglądają strasznie śmieszne, ale są małe pobory. Tutaj właśnie jest kwestia komunikacji, którą sobie sprawdzamy. No i baterie spięte w paralelu, czyli podłączone, żeby więcej mocy można było uzyskać. Sorry znowu za oczywiście dużo takich różnych kabelków, ale tak to na ten moment wygląda. Jeśli chodzi o instalację, no to jest ona po prostu zrobiona według zaleceń, czy w gruncie rzeczy klient sobie to sam tutaj robił, wiele rzeczy, no ale jakby nie było, ja troszeczkę pomogłem, trochę te kable poukładaliśmy, bo było naprawdę tutaj jeszcze gorsza była sytuacja. Tak więc mamy rozłączenie falownik sieć. Mamy tutaj stronę falownika rozłączoną. Można by było zmienić jeszcze na większe bezpieczniki, bo będzie tutaj większa mocna, ale to przyszłościowo. I tutaj ciekawostkę Wam pokażę. Mamy tutaj podpięcie generatora z tej strony. On w tym momencie jest rozłączony i możemy sobie sterować tym generatorem, czy będzie pracował od strony grida, czy od strony na przykład generatora wejścia, tak jakby, bo jest także taka opcja. Chodzi przede wszystkim o to, że klient chciał, żeby nawet jeżeli wszystko się zepsuje, żeby mógł z generatora lecieć, żeby mógł z generatora zasilać się od strony sieci na przykład, a zostawić sobie wejście gen na jakieś inne outputowe, czy zasilanie na przykład samochodu i tak dalej, i tak dalej. Więc można się w tym przypadku wpiąć i od strony grida nawet generatorem. Niektórzy o tym nie wiedzą, jeżeli chcą być typowo w off-gridzie, więc działa im to jak wyspa typowo stricte, prawda? Tak to zostało zrobione, no i na maksa zabezpieczenie całej instalacji. Przepraszam oczywiście znowu za tą kablozę z tyłu, czegoś takiego nie lubię, nie róbcie w ten sposób, to jest tylko do celów testowych,
Więc tak to wygląda. Sorry, cały czas będę to powtarzał, ale po prostu mi się tutaj trochę rzeczy nie podoba, no ale to już nie jest moja wizja do końca. Powinno być inaczej. Jakby nie było, mamy podłączone, wytestowane i działa. Może tutaj kilka takich rzeczy, które lepiej można by było zrobić lub lepiej przemyśleć na przyszłość. Tutaj mamy pod spodem na kółeczkach baterię, po to, żeby było ją łatwo wprowadzić i mieliśmy ją wieszać na ścianie, ale ze względu na to, że latem następnego roku będzie to przenoszone, na razie to tak po prostu zostaje. I powiem szczerze, że docelowo najlepiej, żeby taka bateria albo wisiała na ścianie, zajmowała Wam mało miejsca, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, była w zupełnie innym miejscu niż Wy mieszkacie, niż Wy żyjecie. Tu jest garaż, w którym jeżeli cokolwiek by się stało, nic nikomu się nie stanie. Ja zawsze zwracam na to uwagę, ze względu na to, że dużo ludzi myśli, że można postawić baterię przy samochodzie, można zrobić wszystko, ale to jest zawsze nagromadzenie pewnej wartości, pewnej mocy, prawda? Jeżeli cokolwiek by się stało, to minimalizujemy straty, po prostu. Tak samo jak zapinamy pasy w samochodzie i nie myślimy o tym, prawdopodobnie przez całe życie nic się nie stanie, ale czasami się coś dzieje, więc minimalizujemy ryzyka. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Oczywiście w takich sytuacjach, kiedy możemy to zrobić, prawda? Kiedy mamy możliwości. Docelowo ta bateria i następna znajdą się w właśnie takim kontenerze, gdzie będzie to oddalone nawet od fotowoltaiki kilka dobrych metrów, żeby spokojnie spać. Jeżeli się da, jeżeli się nie da, no to pewnych rzeczy się nie da. Też nie można w drugą stronę z tym tematem przesadzać, bo a propos bezpieczeństwa, no pewnych rzeczy się czasami po prostu nie da fizycznie. I to by było dzisiaj na tyle. Tak więc ja tutaj idę dalej testować baterię i sprawdzać komunikację, żeby to działało, bo to nie jest DEE, tylko Samsung. Niby coś podobnego, ale dalej trwa jeszcze walka, żeby to po prostu uruchomić. Jakby nie było na ten moment osobiście, a już teraz przestało wszystko działać, bo się aktualizuje. Tak więc na ten moment mogę powiedzieć, że takie rozwiązanie jest super nawet dla domu 50 kW, ze względu na co? Na to, że jest to możliwość cały czas rozwoju, cały czas dokładania następnej baterii, rozwinięcia kwestii fotowoltaiki i tak dalej. Tak jak widzieliście, można falownik na przykład 12-kilowatowy, przy okazji pozdrawiam mecenasa Offgrid, zrobić na 25 kW, jeżeli chodzi o kwestie fotowoltaiki. Tak samo taki przykładowo falownik możemy także tak podbić i tak zrobić instalację, że pod niego podłączymy o wiele więcej paneli niż faktycznie możemy, jeżeli chodzi o moce. Bo co? Bo chodzi nam o to, żeby jak najwięcej tej energii było zimą. W Offgridzie to jest tak jakby główny nacisk. A latem zapraszamy znajomych z elektrykami, może niedługo będą takie systemy, gdzie będziemy mogli udostępnić troszeczkę swojej energii, mieć z tego dodatkowy jakiś przykładowo chociażby zwrot poniesionych kosztów. Mamy komunikację z Samsungiem. I teraz zlicza nam ilość cel. Jak dojdzie do 96, to będzie można włączyć. Na razie jest error. Okej, tak więc na szybciutko, bo już miałem wyjeżdżać, ale pokażę, że wszystko działa. Tutaj opcje, tak więc ładujemy baterię na spokojnie. Zobaczcie, jest komunikacja z baterią. To dzisiaj taki trochę sukces, który nam się udał. Jeżeli chodzi o te kwestie, zobaczcie, są procenty, są ampery, wszystko widać tak jak trzeba. Tutaj jeszcze wszystko te dane, które są w FOBPM-ie, są tutaj pokazane. I to by było na tyle, jest sukces.